Siema, witam serdecznie w teście rowerku miejskiego, który przerabiałem w ostatnim odcinku. 36 V, 250 W z wyświetlaczem T24 V1. Już pewnie widzieliście te sznurki, kurde, na bagażniku. A wiecie, co to jest? To jest moja pamięć, ona jest dobra, ale krótka. No, znowu zapomniałem kluczy do zabezpieczenia. O, tutaj trzeba przekręcić. Kluczykiem nie można zabezpieczyć baterii, żeby ona nie wypada podczas jazdy. Oczywiście myślałem, że mam tutaj w swoim kupęczku kluczy, który zawsze wożę ze sobą do różnych rowerów elektrycznych. Akurat tego klucza nie wziąłem, został w bagażniku, który ściągnąłem stąd. Tutaj taka torba była, sakwa. No, niestety, wyszło jak wyszło. Dobra, pokrótce, bo może nie każdy oglądał film z montażu tego zestawu. Jak już wspomniałem na początku filmu, jest to silnik 250-watowy o napięciu 36 V. Zamontowany w przednie koło, jest to rzecz jasna silnik przekładniowy, wyświetlaczek mały, T24 wersji pierwszej. Nie miałem okazji testować tego typu wyświetlacz. Już na wstępie wam powiem, że ten wyświetlacz bije na głowę inne wyświetlacze, przynajmniej takie miałem pierwsze wrażenie. Jeżeli chodzi o ustawienia, słuchajcie, tak pokrótce wam powiem, o co chodzi z tym wyświetlaczem, chociaż zrobię na ten temat, bo wymaga to osobnego filmu i pokażę wam wszystkie funkcje, jakie mi się uda w ogóle znaleźć, bo powiem wam, że ciężko znaleźć ten wyświetlacz gdziekolwiek. Instrukcję znalazłem, ale tak, żeby go kupić, to kurczę, tak na AliExpress znaleźć, no kurczę, wpisuję frazę T24, LCD, e-bike i te różne sprawy. Mało jest, naprawdę jest mało. Dobra, ale nieważne. Wyświetlacz ten bije chociażby na głowę bardzo popularny LCD3, ten taki czarno-biały, wiecie, bardzo popularny wyświetlacz. Tutaj na każdym stopniu, poszczególnym stopniu, słuchajcie, możemy sobie ustawić prędkość oraz moc. Ponoć mierzy to zużycie baterii w amperogodzinach. Pokazuje obroty silnika chociażby, tak, obroty. No baterie pokazuje stan baterii, procentowy stan naładowania baterii, jak tam chcecie. System podprowadzania roweru, na przykład idziecie gdzieś pod górkę, coś tego, chcecie sobie tak zwaną funkcję walk załączyć, ona jest modyfikowalna. W innych rowerach elektrycznych macie 6 na godzinę i koniec. Tutaj ta prędkość jest modyfikowalna, możecie ją zmienić. Można zmienić amperaż. Standardowo jest tutaj 14 amper w tej chwili nastawione. Możecie to zmienić. Coś tam jeszcze było, już nie pamiętam, ale naprawdę bardzo fajny, mały, ale rozbudowany możliwościami wyświetlacz. Dobra. Rower miejski, jak widzicie, damski, można tak powiedzieć, Dallas Bike. No, jest rower już modyfikowany przeze mnie kilka razy, bo to jest taki, wiecie, dawca do... znaczy dawca. Nie dawca, tylko po prostu rower do testowania różnych napędów. No i teraz właśnie trafił ten oto napęd. Sam silniczek dostałem dla testów od firmy eswolbike.com, na której możecie zakupić oczywiście ten cały zestaw. Jak i z tą baterią. Tutaj nie chlujnie sznurkiem przyczepioną przeze mnie. No i z bagażnikiem oczywiście też mają dostępne. To wszystko jest od firmy eswolbike. Na stronie jest bardzo fajny konfigurator. Możecie kupić sam silnik, sam bagażnik, wyświetlacze, całe zestawy. Łącznie z bateriami, ze wszystkim. Wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach, słuchajcie. I dodatkowo mam dla was jeszcze kod rabatowy, który firma eswolbike dała dla moich widzów, specjalnie dla mnie. Wszystko znajdziecie w opisie filmu oraz na mojej stronie marcin.pl w dziale rabaty, sklep. Tam są aktualne promocje zawsze na zestawy i nie tylko. Wejdźcie tam, zobaczcie, bo naprawdę warto. A my zabieramy się za test tego silniczka. Co fajnego jest, słuchajcie, to wyświetlacz oraz pilot i całe w ogóle połączenia, zobaczcie. Wszystko jest wodoodporne, wszystko możecie oblewać wodą i dodatkowo taka nowość. Nowość w tym wyświetlaczu, podświetlany pilot. Tutaj macie czujnik zmierzchu. Można zrobić tak, żeby system automatycznie załączał światła, a w momencie, gdy światła są zapalone, wyświetlacz też jest podświetlony troszeczkę inaczej, żeby lepiej było widać w nocy wraz z przyciskami, słuchajcie. Teraz nie będzie tego widać, może, a może spróbujmy. O, nałączamy, poświetliły się, widzicie. I teraz o, pala się gustowny ekran. A, zapomniałem dodać właśnie, że ten wyświetlacz ma możliwość zmiany koloru wyświetlanych elementów tutaj. Także no, no jest bardzo modyfikowalny, ale tym zajmiemy się oczywiście w osobnym, że tak powiem, filmie. Słuchajcie, ja tutaj na razie nic nie zmieniałem, tak jak dostałem fabrycznie i tak wam będę prezentował. Wszelkie zmiany, modyfikacje będziemy sobie robić już w późniejszym etapie, na późniejszych filmach. Mamy zdefiniowane 5 stopni wspomagania i dodatkowa taka nowość, patrzcie tutaj, 0, to oczywiście nie ma wspomagania w ogóle i jeszcze dacie w dół, a
A, czyli automatycznie on będzie dobierał moc. Nie wiem, jak to zadziała, zobaczymy. To też jest taka nowość. Tutaj macie baterie. Baterie też możecie mieć na dole, jak będziecie tam naciskać. Timer, na przykład ODO, Power. Moc wam też tu poda. Standardowo tu podaje moc, ale możecie na większym wyświetlaczu mieć na dole. Maksymalną prędkość, średnią prędkość. Oj, bateria. Widzicie, macie tutaj na dole procentowy wskaźnik naładowania baterii, także bardzo fajna sprawa. Oprócz stopni wspomagania macie jeszcze tutaj takie trybiki, tu na tej kamerze słabo będzie widać, ale będę wam mówił. Tu piszę teraz Eco, jest napisane City albo Sport. O, widzicie, zajmiemy sobie na Eco na razie, zobaczymy, jakie będą różnice. Jedziemy! Jedziemy? Dobra, zaczniemy pedałować. No, coś tam wspomaga, czuję. Widzicie, na Eco to tak wolno narasta ta prędkość, nie? Czekajmy, stańmy. Dobra, wiecie co? Chodźmy na ulicę, tam gdzie jest równie, bo na tych wertepach to będzie do dupy. Dobra, jest to słaby silniczek, więc zaczniemy od piątego biegu od razu. Zobaczymy, czym się różnią tryby Eco, City i Sport. Teraz mam Eco. Manetka. No wolno narasta ta prędkość, jeżeli chodzi o manetkę, prędkość. Moc przyrostowa, że tak powiem. Teraz spróbujemy pedałować. I to przerzutkę mam oczywiście siódmą, widzicie? Siódmą, czyli najmniejszy blat z tyłu i największy z przodu. Z przodu tutaj tak jest największy, bo nie ma większej. To jest jedna, dobra, próbujemy. Jakoś tak miękko idzie. Przerzutkę mam niewyregulowaną z tyłu i mi trochę przeskakuje. Ten wyświetlacz mógłby być troszeczkę większy, ale spoko, jest taki subtelny. Teraz przetestujmy sobie tryb City. Też na piątce. Najpierw manetka. W. A na trybie Eco maksymalnie mamy, widzicie, 400 W. Od tego powinienem zacząć. 400 W na Eco. Na City jest 475, było co wam mówiłem. I od razu sprawdźmy sobie tryb Sport. I na sporcie narośnie nam, no czekajcie, bo on prędkość twoją osiągnął maksymalną i też ciężko jest właśnie to przebadać. Ja przepraszam was za te samochody, ale nie mam innej drogi. 560 W. Dobra, zjechałem trochę z bocznej. Słuchajcie, teraz nastawimy sobie tryb A, zobaczcie. Tryb A niby automatyczny, no trochę się już przejechałem, nie wiem jak to dokładnie działa, to jest tryb automatyczny. No ale dobra, weźmy sobie, ja wam będę mówił, bo ten monitorek jest tak mały, to wskazania, nie? 20 W w tej chwili, 50. Nic się nie zmienia. 45, trochę odpuszczę i rośnie. 110, 105, no całkiem przyzwoicie się jedzie. Teraz podjeżdżamy pod niewielkie wzniesienie. 95-100 W. A czekajcie, ja zmienię teraz przerzutkę. Na to, żebym kręcił po prostu szybciej, to oznaczałoby, że mi jest ciężko. No nie, nie zwiększa się moc. Nie wiem, na czym polega. Zmieńmy sobie na normalny tryb wspomagania, nawet 5 dajmy. O. O, patrzcie, nie widzicie tego, podjeżdżam pod takie fajne wzniesienie, teraz nawet, całkiem spoko. Jedzie się całkiem spoko, a wręcz zajebiście. Dobra, ale mnie o tym. Tu jest taka funkcja, o, jest tak zwana test. I teraz wchodzimy w ten test i patrzcie. Tutaj mamy kartę Drive i ona pokazuje nam napięcie w tej chwili. Throttle, czyli napięcie naszej manetki. To jest 0,7 V, na maksa 3,2. To wszystko można ustawić w ustawieniach, czyli działanie, w jakim zakresie ma działać wasza manetka. Prędkość, patrzcie, speed, pass speed, to jest pomiar waszej kadencji. Zobaczcie, wolno sobie kręcę, nie widzicie teraz, 27 obrotów na minutę, przestanę, no to zostaje ostatnia wartość, nie? Ale tylko ruszę delikatnie i 19, szybciej zacznę machać, 30 coś. Na dole mamy torque sensor, czyli jakbyśmy mieli czujnik nacisku, tak jak na przykład jest to w Tongshengu, w TSDZ-cie dwójce, to tutaj mielibyśmy te wskazania. Lećmy kartę dalej. Karta screen color, no to już
zmiana wyglądu wyświetlacza, co my tu mamy jeszcze, font kolor, to później w następnym filmie wam pokażę, nastawy zegarka, właśnie tu jest zegarek z datą ładnie, elegancko, o, kontroler, zobaczcie, napięcie kontrolera 40 V pokazuje, current A to jest pobór w amperach i już nie widzicie, nie muszę wozić ze sobą swojego miernika, którym mierzę zużycie, tu mi pokazuje na bieżąco zużycie, 10 amper w tej chwili pobiera prądu. I na dole macie moc wyrażaną w watach, 377 na przykład, nie? Dalej mamy motor, kartę motor i tutaj mamy prędkość, ale to jest prędkość wyrażana w obrotach, RPM, czyli obrót waszego silnika w tej chwili, 163 na minutę, trochę przyhamuję, ale też widzę, działa dopiero jak zacznę kręcić, jak zaczynam, to wszystko działa, zaczynamy w ogóle kręcić, czyli patrzcie, 119 obrotów, silnik, reduction rate, czyli właśnie przełożenie, 2 na 4, 4 na 4, nie wiem o co chodzi. Status czujników hala, regular, czyli wszystko chyba jest ok. Dalej jedziemy, baterii. To jest najlepsze, kurde, to jest najlepsze, to co Marcel lubi najbardziej, czyli zużycie, spalanie nasze, wiecie, nasze spalanie na 100 km. Patrzcie, baterii, total consumption. W tej chwili pokazała mi 0,6, aha, tyle zużyłem od początku testu baterii. Na dole jest consumption. Ta wartość, widzę, jest taka sama jak górna, więc może coś tu w parametrach będzie można ustawić. No i na dole czas, 8 minut. 8 minut trwa już test, ale to jest właśnie najlepsze. To jest właśnie najlepsze, że mi pokazuje spalanie i tego mi brakowało we wszystkich wyświetlaczach. Dobra, o wyświetlaczu już nie będę mówił. O wyświetlaczu, jak już powiedziałem, zrobimy osobny film. No, powiem wam, że jeździ się kosmicznie. Kosmicznie się jeździ, kurde, tym rowerem. Naprawdę. No nie, jeszcze muszę wspomnieć o wyświetlaczu, bo później zapomnę. Macie tutaj korekcję. Oczywiście możecie woltaż nastawić. On działa od 24 do 48 V. Możecie tutaj ustawić korekcję sobie wyświetlania wartości baterii, na przykład dla 20% i jaki to volt ma być. Oczywiście zalecam zostawienie to standardowe, ale zaznaczyć chcę, że jest taka możliwość, nie? Korekcji wyświetlanego stanu naładowania baterii. A teraz zademonstruję wam funkcję walk. Włącza się podobnie jak w innych typach rowerów, strzałką w dół przytrzymujemy. Jak mówiłem na początku, jest ona modyfikowalna, ta prędkość jest modyfikowalna i ja nastawiłem sobie 4 na godzinę. 6 jest wyjątkowo za dużo i to przeszkadzało, ja praktycznie tej funkcji nie używałem. A tutaj spójrzmy, naciskamy, tu mamy, a nie będziecie wiedzieć wyświetlacza. O, i ruszył rower, zobaczcie, sam jedzie, widzicie? Na wyświetlaczu jest 4 i sobie idziemy. Swobodnie sobie idę. Już nie zapierdzielam jak głupek. 6 na godzinę to jest za dużo, 4 to jest sam raz. Nie wyobrażam sobie starszej osoby, na przykład, która zapierdziela 6 na godzinę. To jest dużo. No to zobaczcie. Wyświetlaczek pokazuje 4 prędkość na godzinę i sobie podprowadza. Moc jest w tej chwili mała, bo o, widzicie, on sam sobie zwiększa moc. Jeżeli poczuję, że jest ciężej, wam pokażę. 55 W, 100 W. O. A tylko przyspieszymy, dojdzie do prędkości. 30, 15 W 0 w tej chwili, bo jest 4 na godzinę. Także ta funkcja działa tutaj wyśmienicie. Mamy funkcję tempomatu, wystarczy przytrzymać dolny przycisk pedałując. Wtedy tutaj nie zobaczycie teraz, ale wyświetla się taki zegarek tempomatu i już rower, o, widzicie, jedzie sam. Ja sobie, o, mogę tak stać i on sobie pomyka, a my sobie patrzymy i zwiedzamy okolice. Nie martwiąc się o pedałowanie. I teraz tak, każdy ruch, słuchajcie, kręceniem korbami, naciśnięcie hamulca, manetki, no cokolwiek, jaki dostanie impuls silnik, przerywa cruise właśnie i tak zwany cruise, to jest funkcja, czyli tempomat. Przytrzymujemy i już. I on z zadaną prędkością sobie jedzie. Ta funkcja auto, to ja nie wiem, na czym to polega dokładnie, no, ale to zgłębimy w takich grubszych testach. W tej chwili to jest taka pierwsza jazda i ja myślę, że tak na trójce to w zupełności wystarczy. A ciekawe, czy ten pomad możemy włączyć? Tylko czekajcie, bo tu cały czas z górki mami, o, jakieś auto jedzie. Z górki sam się rozpędza. Oczywiście nie ma tutaj funkcji regen, bo no, tutaj no, to za mały silnik i przede wszystkim przekładniowy, więc tutaj regena nie uświadczycie. Ale jak oglądacie moje filmy, to wiecie, że co ja mam na temat regena. Myślę, to jest gówno warte i przereklamowane po prostu. Taki bardziej chwyt marketingowy. Dobra, zobaczmy, czy działa, jak nacisnę manetkę, czy cruise zadziała. Czyli... A, to nie działa, patrzcie, widzicie? Kurde, muszę przykręcić tego pilota, bo się rusza.
Nie, działa też, zobaczcie, bez kręcenia puściłem cruza i o. Dobra, zobaczmy sobie, jak sobie poradzi w terenie. Zaznaczam, że ja cały czas na eko jeżdżę. Dobra, weźmy na maksa, weźmy sobie sport. Weźmy sobie piąty bieg. Ty, a jak on sobie na automacie poradzi w sporcie? O, już jest większy wata, 60. 70. 550 watów daje. No pod taką góreczkę piach, no ten rower się na piach w ogóle nie nadaje. Nie, ten automat muszę zgłębić, o co tu chodzi. O Jezu, nie, ten rower się nie nadaje na teren. Dajmy trójeczkę, zobaczymy, czy na trójeczce pojedziemy. 260 watów. No i właśnie wracając do tego ustawienia, że można sobie ustawić na poszczególne stopnia i zgłębiłem teraz temat, można ustawić sobie od 3 stopni wspomagania do 9. I każdy stopień możemy modyfikować w zakresie prędkości na danym stopniu wspomagania oraz mocy maksymalnej na stopniu wspomagania. I możecie sobie zrobić na przykład 3 stopnie, bo nie potrzebujecie 9. Możecie sobie zrobić 2 pierwsze stopnie, tryb miejski, powiedzmy, że ograniczycie go do prędkości 25 na godzinę, nie więcej, o różnych mocach. A trzeci stopień to będzie taki off-roadowy, który zdejmuje wszelkie blokady i na przykład jedzie na maksa, nie? Także każdy, jeżeli ktoś się boi się zatrzymania przez policję, że coś policja zrobi, a nie zrobi, bo w Polsce policja niewiele może zrobić w tym temacie i nie słuchajcie bzdur, że kolega, kolegi coś tam miał, bo to bzdura. No, także jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś się boi, to może sobie tak skonfigurować rower, żeby miał naprawdę w pełni legalny pojazd do jazdy. Dobra, teraz zobaczmy sobie prędkość maksymalną, damy tu na maksa. Wszelkie kagańce mam ściągnięte i jedziemy. Tryb sport, piąty stopień wspomagania. No te 27 spokojnie leci, 340 watów mocy jeszcze daje. Jadąc 28 na godzinie, tryb sport, piąty stopień wspomagania. Wspomagania na poziomie 300 watów jest, bo już opada, bo silniki przekładniowe mają swoją określoną prędkość, prawda, której nie przekroczą. No to ze względów konstrukcyjnych. Oczywiście zrobimy cały test spalania na poszczególnych stopniach. Zobaczymy, jak to wyjdzie z ekonomią. No ale to już w następnych odcinkach. Teraz pogoda jest ku temu, żeby właśnie eksperymentować i będziemy testować. Weźmy sobie taki środkowy, City. I teraz tak, na pierwszym stopniu będziecie mieli 50 watów i prędkość jakaś, kurde, nie wiem, 7, bo już mi napęd rozłącza. To co mówiłem, że jest właśnie na każdym stopniu wspomagania jest prędkość i moc, nie? Przystosowana. Drugi stopień rozpędza mnie do 12, 14, 15, już 17 mnie rozłącza. Trzeci stopień 23, 24 na godzinę. No czwarty stopień około 30 pewnie będzie. Tak jest. 30 już czuję w nogach, że odcina. No i piątka to jest full. No i patrzcie, teraz tak sprawdźmy szybko, o co dochodzi, to co tu mówiłem. Na pierwszym stopniu prędkość 15 na godzinę z mocą 15%. Drugi stopień prędkość 20 na godzinę z mocą 30%. Trzeci stopień 25 na godzinę z połową mocy 50%. Czwarty stopień to jest 30 na godzinę 75%. No i piąty 35 na godzinę i 100%. Także no, tak to można sobie poustawiać. Ja myślę, że w takim silniczku 5 stopni to za dużo jest. Można sobie to zmodyfikować, ale ja nic nie będę ruszał, ponieważ będę robił testy tak jak fabrycznie zestaw dostajecie i nic nie grzebiecie. A później dopiero będziemy się bawić w ustawieniach. Ale strasznie mnie cieszy, że kurde jest możliwość modyfikacji wielu rzeczy i jest monitoring pracy całego systemu. Strasznie mi się to podoba. Jazda na samej manetce też jest bardzo przyjemna. Jak widzicie, 450 watów, 25 na godzinę, spokojnie sobie cisnę, nie ma najmniejszego problemu. No i pierwsze koty za płoty, jak to się mówi, test zrobiony, test jazdy, wszystko działa, wszystko pięknie śmiga. Jak widzieliście, dużo rozwodziłem się w tym odcinku na wyświetlaczu, na nowym wyświetlaczu, ponieważ dla mnie jest to nowość. A ja, jak wiecie, jak mnie znacie, ci, co mnie oglądają, to wiedzą, że jestem takim człowiekiem, który lubi wszystko mierzyć, ważyć, jak to działa, wszystko, wiecie, skrzętnie sprawdzać. A w tym małym monitorku wszystko tutaj jest zawarte, to, co ja potrzebuję, więc będę mógł robić super fajne testy spalania. I teraz podsumowując, zobaczcie taką krótką jazdę, zobaczcie, jakie informacje mogę wyciągnąć. Funkcja test
I teraz zobaczcie, widzicie, na kontrolerze mam teraz 39, w tej chwili napięcie jest 39 V. O, patrzcie, to jest najlepsze. To jest najlepsze dla mnie, to co Marta uwielbia. Tot consumption, czyli totalne zużycie energii. I tak, jechałem 16 minut, to jest bzdurą, bo robiłem tam jakiegoś tam save'a, zapisywałem sobie jakieś ustawienia. Zmieniłem tylko jedno ustawienie, że nie trzeba podawać hasła przy wejściu do menu serwisowego. Hasło to 1, 2, 3, 4. Na cholerę mi to, dlatego to jest jedyna opcja, którą zmieniłem. I jak zmieniłem, zapisując dane nie wiem, czy on zapisuje to w wyświetlaczu, czy w sterowniku. Prawdopodobnie zapisuje te dane w sterowniku. Dobra, mniejsza o to. I no, wyzerowało mi się, ale... Znaczy te 16 minut mi się wyzerowało. To nie. To mi 16 minut mi się wyzerowało i 2,5 amperogodziny to jest taki zapis, jak faktycznie jest. Czyli 2,5 amperogodziny mnie zżarło ten test baterii. A ogólnie przejechałem... Gdzie to jest? Timer, odległość, ODO, 11 km. Czyli cały mój test to 11 km, no dwie Marcin, 2,5 amperogodziny na 11 km, to bardzo dużo. No tak, bardzo dużo, ale ja jechałem na maksa, nie? Na maksa, na manetce, teraz wracałem w ogóle. To nie jest test spalania. Test spalania, no, mówiłem, zrobimy sobie w kolejnych odcinkach. Także no, konwersja udana, jak widzicie, to jest akurat na rowerze miejskim. Wy możecie zrobić sobie na swoje rowerze, do Górala też pasuje. I nie wierzcie nikomu, że tak mały silnik mało może, że to gówno, że się nie nadaje. Gówno jest to, co mówią ci ludzie, bo... A mówi to wam człowiek, który rok czasu jeździłem na podobnym silniku do pracy. Lato, jesień, zima, deszcz, śnieg. Cały czas jeździłem. Naprawdę, cały rok jeździłem. Patrzyli na mnie jak na szarpniętego, że jakiś debil. Pytali się, jak ty możesz jeździć, przecież tak zimno jest. Ja mówię, to nie jest kwestia pogody, to jest kwestia ubioru. No i taka jest prawda. Także mówi to wam ekspert, jeżeli chodzi o jazdy w ekstremalnych warunkach. Ten silnik naprawdę dużo może, z tego względu, że jest silnikiem przekładniowym, a silniki przekładniowe naprawdę są silne. Wierzcie mi, są silne. Także polecam ten zestawik, naprawdę polecam. Jeszcze raz przypomnę, jak chcecie kupić, to linki macie w opisie filmu. Kody rabatowe też tam są, wszystko tam znajdziecie.